Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku. Jak widzicie, udało się dotrzeć do dzisiejszego celu eksploracji, a jest to stary domek. Widzimy, już niszczeje, praktycznie dach runął, ściany jeszcze częściowo stoją, ale no, nie wygląda to za zachęcająco. Znacznie bardziej sympatycznie wygląda ta stodoła obok domku. Jest ona dość duża, także mam nadzieję, że uda się wejść do tej stodoły. Obok domku jeszcze jest ziemianka. Widzimy, tutaj jest okienko, taki przelot, także chyba nie ma drzwi, to wejście będzie do środka spokojne. Troszkę przyświeca słonko. Udało mi się taką pogodę wyhaczyć na eksplorację. Nie pozostaje mi nic, aby zaprosić Was na kolejny odcinek. Także lecimy. Jestem przy domku. Plan ogólnie jest taki, aby zwiedzić ten domek, chociaż nie wiem, czy wchodzi do środka. Widzicie, jak to wygląda. Domek, później wejść do tej stodoły, tu mam wejście też, także luzik. No i na końcu odwiedzić tą ziemiankę. Także nie ma co przedłużać. Wchodzę. Oczywiście nie jest to bezpieczne, co robię, także nie zachęcam do naśladowania oczywiście tego. Tutaj mamy jakąś skrzynię, taką małą komórkę, jakby główne wejście, tam taki korytarzyk, ale zostawię to na potem. Spróbuję dostać się tędy do prawdopodobnie kuchni. Okej. No jestem w środku, otwory przez zwierzęta zrobione. O, zobaczcie w ogóle, tą belkę stropową podpiera szafa. Patrzcie się, jak już się wygięła. Nie jest tu bezpiecznie stojąc. No ale zaryzykuję. Jak widzimy, stary piec kaflowy. Kafelki tu jeszcze są. O. Ale zawalony, prawdopodobnie zawalony, bo ta belka spadła tutaj w ogóle i narobiła ambarasu, ale może być też ten pies rozebrany. Wcale nie wątpię w to, że go ktoś kiedyś rozebrał. Była to kuchnia, jak widzimy, a jest stolik tutaj. Patrzcie, stare włączniki takie ze ściany pościągane. Prawdopodobnie instalacja pokradziona już, tak jest. Może na belce jest jakaś data. Ostatnio jeden z widzów mnie upomniał, abym sprawdził. Zawsze to zapominam jakoś. Okej, tu żadnej daty na belce nie widzę. Nie widzę. Co tu mamy? Obraz? Nie. Sama oprawka z szybką. Tutaj mamy puste kartki. To jest obraz? Też pusta oprawka. Kubek taki. Zobaczcie, ile pająków jest tutaj. Jest mrocznie. Okej. O, grzyby rosną już w ogóle na tych belkach. Mamy tutaj drugie pomieszczenie, taki mały pokoik. Prawdopodobnie piwnicy pod nami nie ma, bo jak widzieliście, jest ziemianka. Puste pomieszczenie, w nim tylko krzesełko i sporo butelek. No, po wódce. Rasputin, kolejny raz spotykam Rasputin. Royal 96, to spirytus. Litr. To też jest spirytus. O, tutaj ciekawe. Royal. Spirytus też.
z polmosu jeszcze, także praktycznie wszystko spirytus. O, tu jest jakaś chyba inna. Co to może być? Eksport. 89 rocznik. Ale nie widzę, co to jest. Alkohol jakiś. Okej. Chyba nie ma nic za bardzo do zwiedzania. O, zobaczcie, tam kolejny grzyb rośnie. Ciekawy taki. Nie wiem, czy przejść tutaj przez te dziury do kolejnego pomieszczenia, ale widzę jakieś ślady tutaj są butów. O, jest szafa. Oczywiście szafy chyba... Nie, jeszcze się otworzy. Ale pusta w środku. Aha. Jest wyjście na strych. O, jest tutaj drabinka. No i tutaj taka mała komórka, jakby skład drewna, z tego co widzę, drewna, węgla. No i kury tu trzymano. Także może taka mała stajnia nawet. No ale troszkę drewna zalega, także wyglądałoby też na skład drewna. Korytko dla zwierząt. Okej, tabelka też już jest zgnita. Poleciała w dół. Także nie wiem, czy jest w ogóle sens wchodzić na strych. Może tylko tak zajrzę po prostu z drabiny, jak to wygląda. Okej. Z drabiny to tak wygląda. Jest tu sporo gratów, takich słoików, butów, pudełek różnych. Ale raczej nic ciekawego nie rzuca się w oczy. Widzimy, ta część już zawalona. O. To jakiś dokument. Słońce na czymś tam, 1950. Bateria. Centra R20, 1,5 V. Lampa naftowa, zbudowana lampa naftowa. Tu coś takiego udaje mi się wyczytać. Coś ciekawego. Zapewne. Okej, tutaj jest jeszcze skrzynia na zboże. Z tego co tutaj widzę, to chyba jest pusta. Jest nazwa dachówki tutaj. Do Brzechów? Coś takiego. Okej, nie ma co tu dłużej spędzać czasu. Idę na dół. Bardzo ciasne przejście. Tutaj to pomieszczenie pierwsze, które pokazywałem z tą skrzynią. Jest tu skrzynia, są regały. Na regałach, z tego co widzę, jakiś rozcieńczalnik do farb. Sitko. I na podłodze sporo gratów. No, tu jakaś ładna porcelanowa przykrywka. Zobaczmy na datę. No, ciężko będzie odczytać już. Chyba płyn do naczyń. Okej, zajrzyjmy do skrzyni. Z tego co widzę, trochę rzeczy zachowanych, w większości garnki. Tam jest jakiś pędzel. No, jest też czapka bez granic, którą możesz wygrać, dopisując przy swoim komentarzu czapka. Zrobię jakieś losowanie z tych komentarzy i będzie można wygrać. Okej, przejdę dalej. Niech tu czeka na zwycięzcę. Czas chyba opuścić ten domek.
i przejść do stodoły. Okej. Domek znajduje się na skraju lasu. Zobaczcie sami, tam już taki piękny bukowy las. Dwa gospodarstwa niedaleko na górce, a dzieli ich jeszcze taki potoczek. Okej. Wchodzę więc do stodoły. Okej, jestem w środku i w stodole, z tego co widzę, jest pusto. Tu jakaś butelka ucięta z wodą. O, są tutaj takie te, jak to się nazywało? Luśnia chyba to się nazywało, z tego co kojarzę. To jest z wozu konnego. Tu jest jedna część, tu jest druga część. Ona szła od koła jakby do tej drabiny. Także pewnie trzymano tu konie. Okej, wejdę dalej. Tutaj jest część. Myślałem, że część starej maszyny, ale z tego co widzę, jest to stare łóżko. Drzwi. No jak widzicie, jest ogromna, można powiedzieć, ta stodoła. A tutaj coś się zachowało. Jakaś stara maszyna. Co to mogło być? Jakaś mucarnia? Coś takiego. Może ktoś w komentarzach coś wspomni. No i w sumie w tej stodole to by było tyle. Pozostało mi tylko wejść do ziemianki. Mam nadzieję, że będzie ciekawa ta ziemianka. Także idę. Fundament domu ze starego kamienia zrobiony. A zapomniałem wam wspomnieć w ogóle o uszczelnianiu tych belek. To jest tak jakby jakiś mech czy coś takiego. Zawsze się spotykam właśnie z takim uszczelnieniem, z gliny. Nie wiem, czy ta glina odpadła czy co, ale z tej strony będzie to lepiej widać. O. To tak jakby właśnie jakiś mech, w każdym bądź razie jakaś roślinność. Okej, za rogiem już wyłania się ziemianka. Z tego co widzę, jest zabezpieczona przed opadami deszczu jakąś. Co to jest? Linoleum takie. Na niej już takie drzewo dość duże wyrosło, także ma już swoje lata. Okej, idę do środka. W środku chyba nie będzie niczego, cytując polski klasyk internetu Krzysztofa Kononowicza. Z tego co widzę, to nie ma nic. Ale jest bardzo ciekawa data przed wejściem, 1957 rok. Naprawdę super. Wchodzę do środka. W środku, jak już wspomniałem, nie ma nic. Puste ściany, bardzo fajnie to się prezentuje, takie półkoliste wszystko. Takie bloczki betonowe. Tutaj dwa pustaki, kolejne takie bloczki betonowe, półkoliste. Teraz zgaszę lampę,
pokażę wam, jak się to fajnie prezentuje. Normalnie jak wejście do jakiegoś schronu. Także takim miłym akcencikiem zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. O, z tego co widzicie, prąd tutaj był podprowadzony, słup jest, ale już linie poodcinane. W sumie nie dziwię się, no stan jest jaki jest domu. Dziękuję za wytrwanie do końca. Oczywiście zapraszam na kolejne produkcje, kolejne filmy. Mam nadzieję, że uda mi się regularnie coś wrzucać. A tymczasem się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć!